Witam serdecznie. Jesteśmy dzisiaj ponownie w Międzyrzeczu na gospodarstwie kolegi Janka Sycza. Właśnie przestało padać. Mamy nadzieję, że uda nam się nagrać odcinek do końca. Janek właśnie będzie opowiadał kolejne przygody o gołąbkach. Także głos oddaję już Jankowi. Janek, zaczynamy. Witam wszystkich moich kolegów. Miałem masę telefonów i w związku z tym postara się dziadek jeszcze coś opowiedzieć o pięknych gołąbkach. Niestety zegar biologiczny bije nieubłagalnie i za 2 miesiące kończę 70 lat. W związku z tym postanowiłem ograniczyć swoje stado. Ze 150 zostało 80. I uważam, teraz zostały te same najlepsze gołąbki i parę sztuk. Głównie, co mnie koledzy prosili, przedstawię. Najpierw bym chciał przedstawić te 4 gołąbki. To są Van Loony. To są gołąbki od Józka Biskupa. Tu są ich rodowody. O, Van Loon. Van Loon. Van Loony. Także Józek mówi, że normalne Van Loony to są pstre. Te 2 pstre to urodziły się u mnie. A w związku z tym, że mam duże problemy z sokołem, w ubiegłym roku te pstre Van Loony i Heliosy wybił mi 17 sztuk. Także niemała strata i zawsze bije mi te najlepsze. Wieża ciśnie jest ode mnie 300 metrów w prostej linii. Gołąbki tu na moim budynku na Gzymsie siadają. On stoi nad domem i lotem pikowym leci w dół, a w nie tak jakby granat rzucił. Wszystkie uciekają, każdy w inną stronę i oczywiście jeden już nie wraca. Także 17 sztuk tych pstrych Van Loonów, czerwonych reperów mi wyłapał w ubiegłym roku. Teraz jest okres parzenia gołąbków. Przygotowałem, znaczy są przygotowane, zostały odrobaczone. Duki zostały zdezynfekowane i po niedzieli będę już parzył w porozumieniu z czołowymi hodowcami w Polsce. Między innymi moim promotorem jest jakby Józek Biskup, Krzysztof Duda, oni też już dzisiaj, jutro i poniedzieli będą parzyć i mój kuzyn też już parzy. Także gołąbki wyglądają super, nic im nie brakuje. Były bardzo dobrze do zimy przygotowane. Dawałem dobrą karmę, rozpłodówkę, zimówkę. Do tego domieszałem im jeszcze proso, rzepak, słonecznik. Tu drugie gołąbki, to bym chciał przedstawić gołębie od paszkowiaka, bo kilka osób mnie pyta, jak paszkowiaki wyglądają. Wyglądają tak, przepiękne niebieskie gołębie. To są z hodowli Pita Mandersa, Gabi van Denabele, Hurrikan 51 i Kanibal. Takie linie w tych gołąbkach są. I tu są 2 pary gołębi od Tomka Majera. Zaraz pokażę z tych olimpijskich gołąbków, które zakupił w Austrii od czołowego hodowcy. Tu jest jego prototyp tego gołąbka, olimpijski gołąb z Austrii. I te gołębie są na olimpiadzie i z tego co wiem, zostały znowu wytypowane Tomka Majera gołąbki na olimpiadzie, na olimpiadę do Holandii. Pokażę tak może, nie wiem, taki jest ładny białolot. O, tutaj ten. To jest syn tego białolota paszkowiaka, którego wypożyczyłem dla kolegi do Toszka, bo chcę sobie pociągnąć 2 czy 3 pary i mam go odesłać. To jest syn tego starego paszkowiaka. Bardzo piękne oko w ogóle, śliczny gołąb jest. Trzecie gołąbki chciałbym zaprezentować repery. Tyle mam tych oryginalnych reperów, tak one wyglądają. Niebieskie, pstre. Tu jest ten pstry, taki nakrapiany, ten pierwszy. Był, to jest podwójny olimpijski gołąbek. Z Wiktorii, tam z drugiego olimpijczyka. I w ubiegłym roku naparzyłem go na samiczkę Deutsche Vita, które w późniejszym pokażę, jakie mam.
z Deutsche Vita i z Rolexa. Kolega to zakupił bezpośrednio od Pita Venstry i przysłał mi częściowo na wymianęśmy zrobili te gołąbki, nie? Także młode po tym kanibalu i po Deutsche Vita przepiękne wyszły. Jemu nawet wysłałem, mówi, że coś pięknego. Te grochy tutaj, o co są, też bardzo piękne i powiem tak. Repery nie są to gołębie do lotu na młode, bo reper dopiero od roku lata tymi gołębiami. I posłuchał mnie pan, nie będę już nazwiska mówił, bo nie uzgodniłem, czy mogę powiedzieć, z Jeleniej Góry, w każdym bądź razie, 3 lata temu ode mnie zakupił 4 pary reperów młodych. Mówię, najpierw se pan rozhoduje. I tak zrobił, posłuchał mnie, rozhodował i mówi, w ubiegłym roku roczne repery robiły mu po 9 konkursów. Mówi, panie Janie, bardzo panu dziękuję, gołębie wspaniałe, jeszcze takich super ptaków nie miałem. Także moje są tak poparzone, jak mi złożyli je i tak mówię, młode są piękne. Paszkowiaki też nie są gołębie, co latają za młodu. Wanluny latają od młodości, a paszkowiaki, też pan paszkowiak mi mówił, że lata dopiero nimi od roku czasu. I powiem tak, koniec kwietnia jadę do Niemiec, do Bochum, do córki, na komunię wnuka i chcę odwiedzić pana paszkowiaka. Jeszcze zobaczę, czy coś ma tam, czy nie, bo naprawdę gołębie jego są przepiękne, nie? No i tak mówiłem w poprzednich filmach, bardzo dobrze lotował czołowo, tak mówię, tu tylko 3 linie gołębi, jeszcze raz powtórzę, Gabi van den Abele, Piet Manders, który już nie żyje i linia Figo, przeważnie niebieskie gołąbki albo niebieskie białoloty. Tu chciałem pokazać 2 niespodzianki, jak sprzątałem, zobaczyłem, bo w jednych, tam gdzie samiczki, był samczyk z Wanluna i samiczka była od Józka Biskupa i takie młode wyszły. No co miałem zrobić? Zaobrączkowałem je. O, takie już są, bo ciepło jest, to dobrze, dobrze je karmią. I widać, że o mały wanlunek, bo już się robi taki, jak w poprzednim tymśmy pokazywali. O, bardzo spokojne, nic się nie boją. Janek, opowiedz coś o tej czerwonej linii tych gołąbków. No, ta czerwona linia gołębi to są gołębie zakupione z Holandii. Pochodzenie tych gołębi jest Willy Ritz, oryginalne Janseny Wosy. Pan Holender to nabył od Willy Ritza i trzeba było czekać na te gołąbki 2 lata, bo takie zamówienia miał. Przeważnie Chiny, Singapur. Także 6 sztuk jest tych wosów czerwonych. Bardzo piękne gołębie, bardzo piękne. Także tak one wyglądają, te czerwone wosy. Zadbane są, ładne młode dały, bo mam rok czasu te gołąbki. Tu drugie, co chciałem pokazać, bo się pytają, jakie mam siotory. Proszę bardzo, mam 5 par siotorów oryginalnych. Ten szpaczek to jest Helios, oryginalny Helios. Jego rodowód, proszę bardzo. I z tego samczyka jego córkę zaparzyłem na samczyka szpaka. Od Kazia Latawca i młode bardzo dobrze siadają. Ostrów Świętokrzyski się pokazały, także przypasowały. Zapewne koledzy wiedzą, nie jest takie proste wziąć, dobrze złożyć, a mi się udało, tak jak mówię, Helios samiczka, jego córka na Silver Shadow, Kazia Latawca, szpaka i wyszły piękne młode. Tu jest oryginalny, także mi mówił pan siotor, że tego samca ciemnego mam zaparzyć na samiczkę francuskę. Tak ona wygląda. Od mistrza Francji gołąbek to jest. O. Ładna samiczka i mówi, że jak to złożę z tym, będą super latać. Potem chciałem jeszcze zaprezentować samczyka płowego z rodziny 520.
O, takie maloto, przepięknie zbudowany, to jest gołą prangę, tak jest zbudowany, pięknie. Ojca jego ma mój kuzyn Mietek Karatesz, oryginała, mamy rodowody, wszystko. Proszę zobaczyć, jakie ten gołą wyniki robi. O. Same jedynki, jedynki. On w ubiegłym roku u mnie, bo jest oblatany, myślałem, że mi zginął. Po tygodniu wrócił, cały brzuszek tu tak miał rozwalony. Cały brzuszek. Byłem u weterynarza, wyciął mu te piórka, zrobił dezynfekcję, ale samiec jest przepiękny i chcę go w tym roku naparzyć na jedną, załóżmy, z tych czerwonych włosów, samiczkę. Będzie super, super pasował. O, tak to wygląda. Bardzo ładny ptak. Tak mówię, to jest od Gintera Prange samczyk z 520, co rewelacyjnie u niego latają. A co bym chciał na koniec jeszcze z tej prezentacji, bo wszystkich tu w klatkach chcielibyśmy długo, 80 sztuk, jakbym te wszystkie pokazał. Tu są, uważam, najcięższa liga na dzień dzisiejszy. Samiczki Deutsche Vita Rolex. Oryginalne, przelotowane, kolega przywiózł to bezpośrednio od Pita Wenstry, samiczka była z Deutsche Vity, a samczyk z Rolexa. I on mi te dwie przelotowane samiczki przysłał. I jeszcze mam tam trzy samce, ale już u mnie wychowane. Takie same są ciemne. Tu jeszcze z tych nowości to bym pokazał. Pozdrawiam Krystiana Dudę. Jest to hodowca, który bardzo czołowo lata w Toszko. To jest jego ptaszek. Gołębie ma przeważnie z Niemiec, Passau, bo on jest tłumaczem przysięgłym i ma tam znajomości w Passau. I tam jest wspólnota hodowlana, tłumacz plus prawnik. Gołębie są z Gabi van den Abele, są z Houbenów, no i, ale w każdym bądź razie super mu te gołębie latają. Gołąbek jest piękny. Ze względu na wiek, tak jak ja, że gołąbki mu się nie gubią, to wziął, przysłał mi cztery pary, mojemu kuzynowi i mojemu koledze jeszcze. Takżeśmy go trochę odciążyli, bo mówi, że też chce zlikwidować, żeby mniej było, bo każdy z hodowców wie, że ile to kosztuje. Mam syna, ale on się tym zupełnie nie interesuje. Produkuje tą siarę. I tak, mówię, tu kolega jeszcze pokaże. Nadal mogę kolegom załatwić siarę ludzka i siara dla gołębi. I plus jeszcze jest nowy nabytek, trzy w jednym. Przemek skręci, to w internecie mi syn zamawia. Ponoć bardzo dobre dla gołębi, nie? A siara, zwłaszcza teraz, jak będą lęgi, te młode dostawały dwa razy w tygodniu siarę. I o, proszę zobaczyć, jakie piękne są. Pomimo, że było zimno, im to nic nie przeszkadza, gołąbki są super. Parowanie gołębi to nie jest taka prosta sztuka, bo jakby było tak łatwo, to by co drugi mistrzem Polski był. Mi się tam udało parę par tak złożyć, że miałem podziękowania z Polski od kolegów, że się super pokazały, no ale tak mówię. Teraz się umówiłem z Józkiem, bo to bardzo dobry hodowca na młode gołębie. Po wszystkich siotorach mu wyślę młode i będzie je testował, bo oprócz tego mój kuzyn Mietek też mu daje, testujemy je, które się dobrze pokażą, czy się nie pokażą. Tu jest samczyk, bardzo ładnie zbudowany, nabytek od Bauera. Taki samczyk jest, Niemiec, DV roczny, bardzo ładny i mam do niego też super samiczkę. Samiczka jest siotora z tych od Stefla. Proszę zobaczyć, u mnie wychowana z tego starego Stefla. Taka samiczka wyszła. Trochę jest przytłuszczona, zatłuszczona, bo Przemek pyta, jak je karmię. No karmię je dobrze. Plus teraz ostatnio od grudnia to im podawałem owsa, zwłaszcza dla samiczek,
A najlepiej, co mogę kolegom podpowiedzieć, płatki owsiane. Kupuję w Intermarché i w Biedronce. Także gołą... Teraz też dajesz? Proszę? No jeszcze nie ma, jak będzie. Dopiero pokrzywa się pokaże gdzieś za miesiąc, nie? Nie, mrożonych nie. Kupiłem u kolegi, bo mam kolegę aptekarza, te saszetki, tak jak herbata. To też im parę razy podałem. Podałem im sok z czarnej porzeczki. Podałem sok z czarnego bzu. Co jeszcze? Plus to. To można podawać tricho, koksani. Czy w jednym. Ponoć bardzo dobry środek. Od zeszłego roku im to podaję. Także myślę, no co będę więcej pokazywał tych gołąbków, to byśmy musieli po kolei wszystkie pokazywać. Tak mówię, tu są wosy, te piękne wosy czerwone, z Holandii nabyte. Pan, to są gołębie Ritz, Willi Ritza. Z tych czerwonych i płowych my 2 lata trzeba było czekać na te gołąbki, żeby zrealizować zamówienie. Tu są siotory, jest 5 par siotorów. Mam oryginalne te Deutsche Vita i teraz będą parzone. Jedna Deutsche Vita była naparzona na repera. Bardzo piękne, młode wyszły. W tym roku powtórzymy. Ta jedna samiczka była na tego olimpijskiego repera parzona. U mojego kuzyna młódek bardzo dobrze się pokazał. Także będziemy próbować dalej. No. Żebym ja był jakiś taki, żebym umiał w tych główkach odczytać tych gołąbków, co w nich tkwi, który do którego pasuje, no to bym był chyba polski Jansen, ale niestety nie jest to takie proste. Gołębie są ładne wizualnie, tak mówię, osiotory, wiadomo, facet ma pieniądze, z pipy kupuje gołębie za duże pieniądze. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. I jeszcze z Przemkiem rozmawiałem. Mam niespodziankę dla myśliwych, bo dużo jest hodowców, co hodują gołębie i są myśliwymi. No zresztą ja od 80 roku poluję, to już jest 44 lata. Mam bardzo dużą kolekcję byków. Danieli, rogaczy, to pójdziemy z Przemkiem, bo dzisiaj taka pogoda jest dwuznaczna. Ledwośmy wytrzymało nam, że nie pada, jakoś nam się udało parę minut. Tak, koniec odcinka, następny odcinek pokażemy w piwnicy, bo koledzy się pytają, jaką kolekcję. Pokażę wam te najpiękniejsze byki, co mam, 20-taka. 2-20-taka, 4-20-taka złotomedalowego Daniela Rogacza, żeby widzieli. Także mam dość dużą kolekcję i także tu na zewnątrz kończymy, bo zaraz chyba lunie i przejdziemy do piwnicy, żeby nakręcić coś dla 5 minut dla myśliwych. To tyle. Ja również dziękuję za uwagę i oczekujcie kolejnego odcinka na kanale Janka Sycza. Pozdrawiam, cześć. Idziemy do piwnicy, tylko wezmę je, wypuszczę, nie?